początkowo założenia były dosyć proste. Mamy 72 godziny na zrobienie gry, którą po prostu sami chcielibyśmy zagrać. To jest bardzo mało czasu. Ustaliliśmy szybko, co jest do zrobienia. Pierwsze, co przyszło do głowy, to żeby zrobić strzelankę. Pierwszy dzień przygotowaliśmy scenariusz, storyboardy. Musieliśmy zrobić odgłosy wystrzałów. W rękach trzymam model pistoletu, który został użyty w trakcie sesji mock-up, która była w trakcie czemu realizowana. Wszystko musieliśmy robić tak, żeby działało za pierwszym razem, no bo nie było praktycznie czasu na testowanie. To było wyzwanie, żeby podejmować bardzo szybkie decyzje. Każdy dział sam określał sobie taski, szło to bardzo sprawnie. Mamy grę, shooter, do tego hakowanie elementów otoczenia oraz samych przeciwników, żeby właśnie zyskać przewagę na polu bitwy. No na pewno było to w jakimś stopniu dla nas wyczerpujące fizycznie, no bo siedzieliśmy tu nieraz po 15 i więcej godzin. Psychicznie no to był to fajny taki reset od tego, co codziennie robimy. Codziennie była pizza. Mam nadzieję, że ta taka energia fajna, którą my mieliśmy przy tworzeniu, będzie możliwa do odczucia przez ludzi, którzy w nią zagrają. 2084 trafia do Early Accessu na Steamie. Zamierzamy zebrać feedback community. Na bazie dialogu ze społecznością będziemy dalej budować projekt.